Szczęść Boże, coś wam powiem. Żebyście uwierzyli w Jezusa. Tak kończy się dzisiejsza Ewangelia. Już myślimy, ale przecież ja wierzę. To opisz swoją wiarę złożoną z uczynków, z takich działań, które są Boże. Tego chcieli się dowiedzieć ludzie poszukujący Jezusa wokół jeziora. Co należy czynić? Jezus podsumował ich, że szukają Go ze względu na chleb, który jedli. Dostali konkretny dar, namacalny, smaczny, dający im nasycenie. Ale chcą czegoś więcej. Chleb jest rzeczą, z którą codziennie mamy styczność. On nas nie zadziwia. Naturalnym jest, że mamy go w swoich domach. Chociaż daje nam życie doczesne, to może nam jednak spowszednieć. Jezus mówi o pokarmie, który daje wieczność. Tylko to wszystko, o czym mowa jest w Słowie Bożym, jest takie nadzwyczajne, a jednocześnie takie niezrozumiałe. Wczoraj rozpoczął się tydzień biblijny, który ma nam przybliżyć Księgę Pisma Świętego, trochę zaniedbaną w osobistym życiu przez bardzo wielu ludzi. Łatwiej jest nam przeczytać książkę, gazetę, post w internecie. Słowo Boże czeka. Jezus do poszukujących Go ludzi mówi: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale że jedliście chleb. Może właśnie warto zrobić zwrot i szukać znaków. Dlaczego, mając codziennie dostęp do Eucharystii, przychodzimy tylko w niedzielę? Myślisz, że jak będziesz chodził codziennie na mszę świętą, to ona spowszednieje? A spowszedniało ci codzienne wstawanie i kładzenie się spać, codzienne mycie zębów i spożywanie posiłku? Wiesz, że jak nie będziesz tego robił, to zaszkodzisz sobie na zdrowiu. Więc poddajemy się temu, choć czasem jesteśmy pełni zniechęcenia. W Eucharystii mamy do czynienia z dwoma wymiarami, z misterium codzienności i misterium tajemniczości. Przecież czytania na mszy mówią o ludziach, którzy żyli i codziennie wykonywali swoje obowiązki, ale i mówią o wydarzeniach, które są niecodzienne, niezwykłe. Sam pokarm, który pod wpływem wypowiadanych słów przez kapłana staje się pokarmem, którego nie mają sami aniołowie. W pewien więc sposób możemy być takimi ziemskimi aniołami, bo nie mamy ich doskonałości przez nasze życie na ziemi, ale mamy chleb, który uchyla nami ich życia w niebie. Eucharystia staje się więc mostem między tu i teraz, a tym, co wieczności. Szczęść Boże!